Dlaczego nie warto jest używać telefonu na siłowni? Po pierwsze, zabiera nam on bardzo dużo czasu i używając go w przerwach między seriami, bardzo często może się zdarzyć taka sytuacja, na pewno Wam się zdarzyła, jeśli go używacie, że nagle zapomnieliście, że robicie ćwiczenia i orientujecie się po 10 minutach, że przyleciała Wam dwuminutowa przerwa. A z tym łączy się jeszcze inna rzecz, w momencie kiedy w czasie takiej przerwy zajmujecie jakiś sprzęt na siłowni, to wiele osób na tej siłowni może się wstydzić zapytać Was, czy może z niego skorzystać i zajmujecie przez to komuś miejsce. Także proszę, nie bądźcie tą osobą na siłowni. Kolejnym powodem, choć niewidocznym na pierwszy rzut oka, jest wykorzystywanie swojej dopaminy na treningu w niewłaściwy sposób. Dopamina odpowiada w głównej mierze za motywację, a także nasze poszukiwanie nagrody. I trening fizyczny ją w dużym stopniu wydziela, ale niestety sięganie po telefon, scrollowanie, otrzymywanie powiadomień także ją wydziela. I problemem jest to, że w naszym organizmie jest ograniczona jej ilość i wykorzystując ją na jedną czynność, będziemy mieli mniej na drugą czynność. A co jest w tym najgorsze, to że dopamina wydzielana za pomocą telefonu jest łatwiejsza do osiągnięcia niż ta wydzielana treningiem, bo nie wymaga od nas żadnego wysiłku. I używając telefonu w trakcie treningu między ćwiczeniami będziemy mieli mniej motywacji do wykonywania tych ćwiczeń, przez co nie dość, że sam trening staje się trudniejszy, staje się również mniej przyjemny. A jeśli trening będzie mniej przyjemny, to też mniej będziemy chcieli na niego iść następnym razem. I właśnie działa to krótkoterminowo na jednym konkretnym treningu, że będzie on po prostu trudniejszy i cięższy, ale działa to także długofalowo. Używając telefonu na treningu za każdym razem będziemy mieli mniej motywacji na każdym treningu i przez co z czasem nasz mózg uświadomi sobie, że mamy tą łatwą dopaminę z telefonu, a tą, na którą musimy zapracować treningiem, to po co nam ta treningowa, skoro mamy tą łatwą? I nasz mózg stwierdzi, że telefon jest przyjemniejszy i łatwiejszy, nie będę chodził na treningi. Dlatego telefon najlepiej jest zostawić w szatni, w torbie, w samochodzie i w ogóle go nie używać na treningu. A jeśli już jest to konieczne, bo na przykład macie na nim plan, to jeśli bardzo chcecie, możecie sobie go wydrukować i mieć go z kartki papieru, będzie to na pewno zdrowsze. A jeśli nie chcecie aż tak dużo robić, to przynajmniej w trakcie sprawdzania planu treningowego wyłączcie wszystkie powiadomienia, internet, tak żeby plan treningowy był jedyną rzeczą, którą macie w tym momencie na telefonie. A odnośnie innych rzeczy związanych z dopaminą, na przykład słuchania muzyki na treningu, zapraszam do tego filmu.